szybko powiem, kim jesteśmy i dlaczego właśnie tutaj jesteśmy. Prowadzimy program lekkostronniczy od 2011 roku, od 24 lutego. Program, który jest codziennie od poniedziałku do piątku o 18, czyli dzisiaj za 2 godziny też będzie kolejny odcinek. I mamy mówić tutaj w kontekście YouTube'a o tym, jak telewizja może wyglądać. Ta telewizja generowana przez użytkowników, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego wcześniej z przemysłem telewizyjnym. Jak to może się rozwijać? Bo od paru lat mówi się o różnych rzeczach, że to będzie ich rok. Na przykład 2013 to rok mobile. Tak. Czy 2014 to będzie w Polsce rok YouTube? Znaczy można by tak mówić co roku. 2008, 2009, 2010 to też były lata YouTube'a, były lata blogerów, były lata blogów. Dobrze, że napisaliśmy true or false, bo wszystko po angielsku brzmi lepiej. Lepiej to niż prawda czy fałsz. Więc na to pytanie odpowiemy na samym końcu. I jeszcze chciałem powiedzieć coś o nas, że my te odcinki robimy codziennie i jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żebyśmy opuścili jakikolwiek odcinek. A co ciekawsze, to to, że nie mamy i nigdy nie mieliśmy zapasowego odcinka. Taki, który gdzieś tam wisi zawsze i jak nie mamy albo coś pójdzie nie tak, to wtedy wrzucamy ten zapasowy. Ani razu tak nie było i ani razu się nie spóźniliśmy, co jest naszym wielkim sukcesem. Dzięki. Dzięki. No, i zostało nam 155 developers, odcinków. Developers. Tak, 155 odcinków nam zostało i nie planujemy tego też zaprzepaścić. To dobrze, jedziemy dalej. Drodzy Państwo. Ty mów. Nie wiem, kto z Was ma styczność taką szerszą z YouTube'em, bo wszyscy na pewno macie jakąś, prawda? Każdy ogląda teledyski, może jakieś programy, coraz więcej rzeczy właśnie na tym serwisie. Natomiast z perspektywy twórców wygląda to zgoła inaczej. My zaczęliśmy robić treści wideo Włodek w 2008. Masz rację. A ja w 2010 roku już na YouTube. Włodek jeszcze na trochę innym serwisie, który już nie istnieje. Pięknie tak. Się nazywał. Nazywał się Widler. Czy ktoś pamięta Widlera? 2D? Ten. Widler. Nikt nie pamięta, tak? Wszyscy z gimbazu. Ale okazało się, że YouTube, który stał się monopolistą, sprawił, że wszyscy, którzy tworzą treści wideo, muszą po prostu robić to na tym serwisie. My zaczęliśmy, naszą wspólną ścieżkę zaczęliśmy osobno najpierw, ponieważ ja prowadziłem program fotografii, Włodek prowadził program o technologii, połączyliśmy się robiąc lekkostronniczy. I wiecie, od 2011 roku, kiedy zaczęliśmy robić już ten wspólny projekt, notabene w tym roku się kończący, w grudniu, bardzo wiele się pozmieniało pod względem przede wszystkim technicznym, ale też ilościowym na YouTube. I to jest dostrzegalne gołym okiem. Jeżeli otworzymy stronę, widać jak popularni są twórcy, ilu ich jest, jakie tworzą treści itd., itd. Główny skok, który od strony twórców można zauważyć, to skok takiej chęci tworzenia pro treści, czyli profesjonalny montaż, profesjonalny obraz, jako takie podbudowanie siebie i sprawienie, że będzie jeszcze lepsze, jeszcze większa oglądalność. I to jest bardzo mylne i błędne i może zaprowadzić kogoś w kozi róg. Ja bym też chciał od razu powiedzieć, że my nie będziemy mówić dzisiaj o teorii, o statystykach, o danych, o tym, co się sprzedaje, nie sprzedaje. Chcielibyśmy powiedzieć tak od serca o tym, co nas dotyka, jakie my mamy przemyślenia i takie bardziej praktyczne podejście. No właśnie, z tymi twórcami. Zaczynają od czegoś bardzo prostego, często to jest najtańsza kamerka za 200-300 zł, może nawet z laptopa. I jak już zdobywają pewną widownię i mają tych widzów, to wydaje mi się, że okej, no to mamy już kurczę, no 50 tysięcy, 100 tysięcy subskrybentów, to pasuje zacząć robić coś poważniejszego, jakieś pro rzeczy, jakiś montaż, jakieś czołówki, muzykę do tego dodać. I często bez umiejętności, jakby bez przemyślenia tego, jak to powinno wyglądać, robią coś totalnie innego i totalnie złego i zapędzają się, wiesz, jakieś takie totalnie błędne koło i nic to nie daje, a nawet pogarsza to, co było wcześniej. Twórcy, którzy zaczynają robić treści i nie mają tych pieniędzy, myślą, że jeżeli zamienią kamerkę, to nagle staną się jak telewizja w internecie, czyli będą dużo popularniejsi. Można to zobaczyć na wszystkich praktycznie najpopularniejszych kanałach. Każdy, Wardęga, Sylwester, czy Abstrahuje, czy Niekrytyk, wszyscy zaczynali na marnej jakości sprzęcie nagrywać, po pewnym czasie usprawniając te swoje techniki. Akurat mówiąc o tych trzech, czyli trzech najpopularniejszych twórcach na YouTube, to wszystko gra. Oni cały czas rosną w siłę, mają coraz więcej widzów, aczkolwiek dwóch pierwszych, czyli Abstrahuje i Wardęga, to są akurat ludzie, którzy są na YouTube bardzo krótko i ja im jeszcze po prostu daję chwilę na takie utrzymanie tego trendu. Natomiast bardzo wiele osób gubi się. To jest bardzo ciekawą sprawą dla wszystkich, którzy
i występują i nagrywają treści wideo. Bo tutaj na InfoShare było bardzo wiele osób. Byli blogerzy, byli twórcy, byli osoby, które piszą. I wszyscy, dla wszystkich osób jest miejsce na YouTube. Ponieważ on jest tak bardzo niezagospodarowany w Polsce, tak słabo zagospodarowany w języku polskim. I to, że o czym będziemy jeszcze mówić później, czyli właśnie o tych możliwościach zagospodarowania, może zapędzać bardzo łatwo kogoś w kozi róg, że jeżeli zgarniemy świetną ekipę, zapłacimy jej dużo pieniędzy za montaż, nakręcenie materiału, na wypuszczenie tego w sieć, to zupełnie, absolutnie nie równa się osiągnięciu sukcesu. Ja się tak zastanawiam, czy ludzie, którzy są tutaj teraz, oni są bardziej zainteresowani tym, czy mogliby coś robić na YouTubie. O, bardzo fajne światło, to jest super organizowana impreza. Czy bardziej są zainteresowani tym, czy chcą coś zacząć na YouTubie, czy może obsługiwać tych ludzi, którzy już coś tworzą na YouTubie, jakieś narzędzia dla nich tworzyć, czy pisać coś dla nich. Nie wiem tego, ale powiemy dalej. Chodzi mi o to też, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz osiągnąć, robiąc program na YouTubie. Czy chcesz zarabiać stricte na YouTubie i nie wychodzić poza ten YouTube? Bo dużo ludzi tak robi, przecież zdecydowana większość, myślę, że 90% ludzi żyje w YouTubie i nie ma zamiaru wychodzić. Czy jakby YouTube ma być dla was takim elementem portfolio, żeby pokazać to, co potraficie, ale jakby nie zakotwiczacie się w samym YouTubie, że planujecie kiedyś wyjść dalej, coś robić poważniejszego. Więc u nas zawsze tak było i nie czarujmy się, my nie mamy poważnych zasięgów. My nie mamy jakichś tam nie wiadomo jakich liczb. My jesteśmy chyba, nie wiem, 70, 80 miejsce w polskim YouTubie. No nie jest to wysoko. Dlatego się zastanawiam, dlaczego my tu jesteśmy, a na przykład pan Wardęga, który jest numerem 1, bo 1,5 miliona subskrybentów. U nas nigdy to nie było problemem. Jakby to, ile my mamy tych wyświetleń, ile mamy subskrybentów, bardzo dobrze przekłada się na to, co robimy poza YouTubem albo dodatkowych akcji. Ludzie nam jakoś chętnie coś zlecają i to nam zawsze odpowiadało. I jakby może to dawać do myślenia, czy liczby są wszystkim, czy też nie. I wiecie, co jest najzabawniejsze w tym tworzeniu właśnie treści wideo i w tym przeskoku jakościowym, który naprawdę jest bardzo ważną rzeczą. Jest łatwo zauważalny, jeżeli się przeskroluje przez kilka odcinków osób, które tworzą troszkę dłużej na YouTubie, że tak wiele osób, myśląc o tym, że robi doskonały ruch, strzela sobie w kolano. I o tym jeszcze nie mówiłem dlaczego. Głównie wynika to ze zmiany charakteru tworzonej treści. Widzowie w internecie są strasznie alergicznie nastawieni na wszelkie zmiany. Wiemy, doświadczyliśmy tego wiele razy, że nawet najmniejsza zmiana jest po prostu odbierana bardzo alergicznie. Bo to jest nawyk. To jest to, co my wykształciliśmy u widzów, robiąc program o 18 od poniedziałku do piątku zawsze, bez zmian. To jest ten nawyk. Jak coś ci się zmieni w nawyku, coś ci wyłączą, coś ci przełączą, zmienią, no to wtedy zaczynasz się jakoś, wiesz, odreagowywać złością, niepokojem i to samo jest u ludzi, którzy coś zmieniają. My też zmienialiśmy zresztą. Więc widzowie bardzo alergicznie podchodzą do tego, a YouTube to jest czysta demokracja, czyli absolutnie tylko widzowie decydują o tym, co jest dla nich fajne, co nie jest fajne. O tym też będziemy mówić jeszcze za chwilkę. To po pierwsze. Po drugie, co jest bardzo zabawne, zmiana charakteru jakby tworzenia treści, czyli właśnie ten lepszy montaż, lepsze kamery być może, sprawiają też zmianę wewnątrz twórcy. Sprawiają coś takiego, że on staje się, on się ściska, bardziej spina w środku i chce być bardziej telewizyjny, chce robić takie bardziej profesjonalne programy. A okazuje się, że ludzie pół roku wcześniej zaczęli go oglądać, dlatego że jest taki spoko, on nagrywał siebie w kuchni, tutaj ma brudne naczynia w zlewie, a teraz ma białe jakieś tło, jakieś fajne lampy, fajniejszą kamerę i to w ogóle już nie jest on, bo zaczyna używać ładniejszych słów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym też, żeby to, co my tu mówimy, było jakaś demagogia, bo my to mówimy dlatego, że my to sami przeżyliśmy. Jakby to, co teraz jest dla was, to są jakby też nasze błędy po części, może nawet w większości nasze błędy, które teraz po czasie zauważamy właśnie jako błędy, więc my to mówimy dalej, na wypadek, gdyby ktoś się zastanawiał, jak wygląda życie youtubera w Polsce. Bardzo fajny slajd, myślę, że jeden z ciekawszych teraz tutaj, bo... Źródło internet. Tak, i może nie jest to dosłowne, ale jest to bardzo fajna parafraza tego, co się dzieje często w polskim YouTubie. Czyli to, jak jakiś naprawdę znany youtuber, taki to turbo znany, taki w top 10, wykorzystuje utwory muzyczne, takie typowo komercyjne, zespołu typu Linkin Park, Metallica, czy no, wszystkie top of the top. I pisze po prostu muzyka, której użyłem, Linkin Park. No, po prostu dla nas to jest tak niepojęte, jakby okej, okay, może dzisiaj ci tego nie zdejmą, za miesiąc nie, za rok, może nigdy ci tego nie zdejmą, ale jeśli jesteś osobą, która się orientuje mniej więcej w prawie autorskim,
i widzisz coś takiego, to ja na takiego youtubera patrzę naprawdę jakoś tak, może nie z pogardą, to jest mocne słowo, ale tak z przymkniętymi oczami. To jest bardzo zabawne, bo to pokazuje, jak bardzo YouTube w Polsce jest nieogarniętym polem. I on jest nieogarnięty pod wieloma względami, bo YouTube ma oczywiście swoje wszystkie wytyczne, jeżeli idzie o prawa autorskie, bardzo szybko kasują różne filmiki, niektórych nie. Ale youtuberzy bardzo mocno weszli w taką filozofię Kalego, czyli można wszystko robić, co się tylko chce, można kopiować wszystko, co się chce, no chyba, że usuną, no to wtedy już jesteśmy ostrożniejsi. Robimy na też takie myki, że zmieniamy lekko tam, tą graficzkę, żeby system nie wychwycił, albo dźwięk lekko modyfikujemy, żeby system nie wychwycił, już jest okej. Jesteśmy super youtuberami, którzy mają łeb na karku, więc umiemy oszukać system. To jest takie polskie, nie? To się umiem oszukać, więc jesteś gość. Ty to dobrze oszukałeś. A mówimy o tym w kontekście właśnie tego, jak wygląda ten serwis w Polsce. Że on jest jeszcze tak bardzo nieokrzesany. Ludzie, twórcy sami muszą sobie wymyślać tak na dobrą sprawę jakieś ramy, granice, prawa, których będą przestrzegać, bo tego zupełnie jeszcze nie ma. Ale jeszcze raz podkreślam, to jest absolutnie motywujące, absolutnie nakręcające i takie bardzo pozytywne, ponieważ sprawia, że każdy ma miejsce w tym serwisie. O ile tylko lepiej sobie poradzi, jeżeli będzie stosował się do normalnych praw, które obowiązują w świecie, czyli nie będzie stosował pirackich jakichś zagrywek muzycznych, podpisując to ulubionym hasłem muzyka, której użyłem. Tak, to jest serio. To jest nagminne w ogóle na YouTubie. Możecie zauważyć, jeżeli na przykład usłyszycie u jakiegoś youtubera piosenkę w podkładzie, no, załóżmy, że to jest gameplay jakiś dla przykładu, i usłyszycie piosenkę w podkładzie, to prawdopodobnie rozwijając opis pod filmem zobaczycie właśnie tytuł i wykonawcę tego utworu i tyle. A przecież licencja na wykorzystanie utworu w internecie, zwłaszcza jakiegoś znanego zespołu, jest horrendalnie droga. To jest bardzo, bardzo zabawne, bo przecież twórca zarabia i to wcale nie mało. Ale są oczywiście ludzie, którzy biorą muzykę z Creative Commons, biorą muzykę, za którą zapłacili wcześniej. I to jest w 100% okej. Jakby dla tych ludzi wielki szacun. Ja bardzo lubię, jak ktoś albo podpisuje ten kawałek, albo dogadał się z twórcą i wrzuca ten jego kawałek. W każdym razie my, bo akurat dzisiaj przed prezentacją, nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, policzyliśmy wszystkie koszty, jakie zapłaciliśmy za prawa autorskie. Może nie wszystkie, bo to tylko muzyka, graficzki, animacje. To łącznie od początku naszej działalności wydaliśmy $1300. To tak naprawdę to są takie pierdółki, bo to tak. Są jakieś muzyczki, które są w podkładzie, jakieś dżingielki, słusze i tak. Różne takie pierdoły. To jest koszt około tam $10-20 za sztukę, a jak tak przyjrzeliśmy, ile my tego nakupowaliśmy przez ten cały okres, no to jest tego sporo i jakby, nie wiem, nigdy tego nie mówiliśmy wcześniej, ale to są takie kwoty, w sumie 4 lata gdzieś działamy, może 3,5. No nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, a w każdym razie mówię jak jest. Mariusz Maksymowski. A to był taki żart na poczekanie, to nie miało być śmieszne. Mariusz Maksko, dobrze, że tego nie ogląda. A może to ogląda? Nie ogląda. Nie wydaje mi się. Nie. Kto to w ogóle ogląda, Bobku? Kto w ogóle ogląda YouTube'a? Na pewno nie Mariusz Maksko. Myślę, że ogląda. Kto to ogląda? My chcieliśmy powiedzieć o błędnym pojmowaniu odbiorcy na YouTubie, które teraz mamy wrażenie ma trochę miejsce. Bo pamiętajcie, że krzykaczy widać najwięcej. Te jednostki, które się wybijają z pikietami, precz z rządem też wybijają się najwięcej, a tych normalnych userów, których jest 90%, no może i może nawet więcej, siedzą cicho i nikt o nich nie mówi. A jakby oni są większością ludzi, którzy oglądają te programy na YouTubie. Więc wiesz, można by mówić, że YouTube to sama gimbaza, ale tak absolutnie nie jest. I chcielibyśmy przytoczyć przykład spotów wyborczych ostatnich, bo są fantastyczne w ogóle. To pewnie widzieliście. Tak, ja zaprezentuję. Kim jestem? Nie. Ja jestem Boni. Michał Boni. Nie widzieliście, jak Michał Boni wychodzi z krzaków? Tak. Nie widzieliście Armanda Rychlińskiego, który mówi Europa plus twój ruch. Nie widzieliście spotów ruchu Palikota? I abstrahując absolutnie od polityki, bo nie chcemy się w to bawić. Jak to nie? Głosujcie na... Abstrahując od polityki. Abstrahując od polityki, bo nie chcemy o nim mówić. Już w niedzielę. Chodzi o to, że przecież sztaby wyborcze, partie, liderzy tych partii w tym roku im coś totalnie odbiło. Ktoś przyszedł do nich i powiedział, ej, na te wybory nikt nie pójdzie, ale jest coś takiego jak internet i YouTube i tam są ludzie, tam jest strasznie dużo i niektórzy mają już dowód, niektórzy. Więc zróbmy takie filmiki, bo w internecie są debile, więc zróbmy takie filmiki dla debili, bo tam są same debilne filmiki, tu zagłosują. Bardzo ciekawe koło się zapętliło, bo okazało się, że wszyscy, naprawdę wszyscy, bo oglądaliśmy dużo tych spotów, wy na pewno widzieliście też parę, to jest totalny strzał w stopę każdej z tych partii, bo one po prostu założyły przez jakieś dziwaczne doradztwo,
że w internecie i na YouTubie są sami idioci, którzy generalnie lubią, jak są filmiki z wystawianiem pośladków w miejscu publicznym. Aha, tak może być. Nie no, ja nie znam osoby, której by się tak spoty faktycznie podobały. One są po pierwsze na niskim poziomie, mają ten poziom abstrakcji, który nie jest jeszcze śmieszny. Wiecie, jest taki poziom abstrakcji, że jest żałosny i jest śmieszny. I on jest bardziej żałosny, ten, który oni wyprawiają. I to wydaje nam się głównie dlatego, że właśnie mają ludzi w sztabach wyborczych, którzy mówią, że znają internet i powiedzieli im, zróbmy takie spoty, ale się będzie żarło. Się będzie żarło, no niestety ma, wiesz, tam 95% łapek w dół, a tylko 5 w górę. Pewnie od nich te 5 łapek w górę. I co to pokazuje? To pokazuje pojmowanie internetu i YouTube'a, polskiego oczywiście, przez te tradycyjne media poważnych ludzi w drogich garniturach. A okazuje się, ponieważ akurat YouTube jest bardzo dobrym przykładem tego, że wiele pomysłów, koncepcji jest w prostej linii kopiowanych z tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych parę lat wcześniej. Okazuje się, że rynek polski na YouTube'ie, na razie liderzy, którzy są, tworzą filmiki śmieszne, tworzą jakieś pranki, tworzą komedie. Ale nie gameplaye. Ma wśród, gameplay oczywiście, a nie ma wśród najpopularniejszych programów, które jakby pobudzają troszkę inne regiony mózgu, prawda? Nie ma czegoś takiego i to się dopiero czasem wydarzy. Czasem nie ma co pobudzać. Czasem nie ma co pobudzać. Więc to jest bardzo niesamowite, że jeżeli YouTube w Polsce będzie tak postrzegany, nawet przez ważne osoby, to absolutnie nie będzie szans, tylko od dołu musi stworzyć się, ktoś musi stworzyć program i takie programy powstają, żeby przywołać ludzi choćby robiących programy popularno-naukowe, historyczne, matematyczne na YouTubie, które pokazują, że można robić treści ambitne w internecie i to jest zupełnie wykonalne. A do niedawna jeszcze wydawało się, że tylko musi być śmiechowe. Tak, no. Problem jest taki, że my mówiąc o tych rzeczach nie robimy programu bardzo poważnego, więc jakby to, co my mówimy, może nie być do końca wiarygodne dla was, no ale staramy się mówić przynajmniej tak, jak nam się wydaje. Ten slajd, wbrew pozorom, nie jest o hejterach. Ja wiem, że zaskoczę wielu z was, bo teraz już stary temat, Jezus, słyszałem o hejterach już milion razy. Odnośnie hejterów mamy taką teorię, że po prostu oni szczekają, my jedziemy dalej. A ten slajd jest o komercji, więc tutaj powinien być napis taki wielki komercja i to by było lepsze, ale sprzedaliście się, jest takie bardziej wymowne i na czasie. Chcemy powiedzieć o tym, że jak my zaczynaliśmy, ja w 2008, Karol w 2010, to wtedy to wyglądało jak piaskownica. Jakby ten, kto robił coś na YouTubie, to był taką jednostką, że jakby jak ja robiłem program z Pawłem Nowakiem Apple TV, to byliśmy my i chyba była i kanapka. Nie wiem, czy ktoś kojarzy i kanapkę. Serio, nikt nie kojarzy i kanapki? Nie no, nie wierzę, masakra. Okej, dobra. Myślałem, że będzie milion osób na lepiej. Na pewno jestem przykro. To są młodsi, to są nie pamiętają. Okay. Właśnie nie, dużo starszych. W każdym razie no to byliśmy my. I jakby podcastów wideo nie było. Dlatego robiliśmy to na Widlerze, a YouTube był jakąś taką platformą, co dopiero Google nie kupił, więc nie wiadomo, czy tam być, czy nie być. Teraz jest zupełnie inaczej. I w ogóle teraz jest agencja, w której my jesteśmy, nazywa się LiveTube i ona nas obsługuje. Czujcie, że my mamy agencję, która nas obsługuje. Jakby, wiesz, no... Wcześniej to było nie do pomyślenia, że coś takiego jest. Nie jesteśmy jedyni. Jest naprawdę sporo osób, którzy już są gdzieś albo obsługiwani, może nie u nas, nie w tej agencji, ale gdzieś tam są obsługiwani. Te firmy, które w ogóle chcą się reklamować na YouTube, zupełnie inaczej patrzą na twórców, na ich kanały, na to, co można, czego nie można. I jeśli chodzi o komercjalizację samego YouTube'a, to tutaj już nie ma dwóch zdań, że jasne, że ten rok, następny, z roku na rok będzie... Wiesz, no, ja się zastanawiam, kiedy do internetu wkroczy ten pasek, audycja zawiera opakowanie produktu. Jestem pewien, że kiedyś wkroczy. Nie wiem kiedy, to będzie wtedy, kiedy już prawie każda audycja będzie miała to lokowanie produktu i trzeba będzie to ludziom powiedzieć, że uważaj, bo tam, wiesz, jednak może ta maść na owady czy na coś tam to było lokowanie. A mówimy to wszystko w tym kontekście cały czas, jakby wybiegając w to, co było w historii YouTube'a. Od tego 2010-2008 roku w Polsce. I wtedy to naprawdę faktycznie była piaskownica. Ale daje wam już to pewien obraz, że jeżeli w ciągu ostatnich 4-6 lat niewiele się jakby załamało, bo i sam YouTube jako platforma technicznie jest coraz bardziej sprawny, obsługuje lepiej wideo, ma więcej funkcji, można w ogóle montować filmy bezpośrednio, bez żadnego programu do montażu od razu na YouTubie, więc udogodnień samo Google daje bardzo, bardzo, bardzo dużo, to już daje dosyć wymowny sygnał, że w przyszłości nic nie powinno się zmienić, przynajmniej w tej najbliższej przyszłości. To będzie zdecydowanie trend rosnący, tylko clue polega na tym,
że niekoniecznie teraz, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z YouTube'em, jeżeli czuje, że ma ochotę stać przed kamerą, ma ochotę się wypowiadać, mówić coś, tworzyć jakąś treść, to niekoniecznie warto wskakiwać do dokładnie tego samego stawu, co najpopularniejsi twórcy. No właśnie, i o tym jest następny slajd, dlatego że Wardęgi tak nie dogonię. To jest ten top YouTuber dla ludzi nie siedzących w YouTubie. 1,5 miliona subskrybentów, jak na Polskę dosyć sporo, biorąc pod uwagę, że ile? Z kilkanaście milionów ludzi miesięcznie, tych uników. Jasne, że uniki to nie real users. Taki jestem dobry z informatyki. Więc wiesz, jest to sporo i doszliśmy do wniosku, że na pewno ktoś dobije do 5 milionów w Polsce. Może nie będzie to w tym roku, ale w następnym. I nie jest to takie nierealne i będzie niebawem, a to już jest, wiesz, no to jest tak zastraszająca liczba, biorąc pod uwagę, ile my mamy ludzi w ogóle w Polsce, że wiesz, no jasne, telewizje i kanały najbardziej popularne, to tu będzie zupełnie inaczej. I to, co Karol mówił, nie trzeba robić tego samego, co najbardziej popularni ludzie. Od pierwszego do setnego miejsca na YouTubie to są przewijające się prawie dokładnie te same kanały, które są albo kopią samych siebie, albo kopią ludzi ze Stanów. Co jest bardzo zabawne i na co w publikacjach, czy w jakichś programach, audycjach, które coraz częściej są poświęcane właśnie YouTube'owi, nie zwraca się uwagi na to, że YouTube to nie jest tych 10-20 pozycji najpopularniejszych. To nie jest tak. Oni są w mniejszości, ci najpopularniejsi. Oni już jakby zamknęli, bo jakby YouTube przez to, że firmujemy go swoją twarzą, przez nierozważne zarządzanie właśnie tą swoją twarzą, przez wchodzenie w nieodpowiednie projekty, może sprawić, że już zamyka nam się ta przestrzeń. Ale jest bardzo wielu twórców, którzy dzisiaj zaczynają. Którzy zaczęli miesiąc temu, którzy zaczną za miesiąc, biorą swoją pierwszą kamerkę, zaczynają coś tworzyć i patrząc na szybkość, z jaką najpopularniejsi stali się najpopularniejsi, to jest przestrzeń roku. To jest naprawdę przestrzeń roku. Abstrahuję, około rok temu zaczynali, teraz mają ponad 1 milion subskrybentów, przekładając to z polskiego na nasze, czyli mają jakby program, który ma milionową widownię. No, wiele telewizji by się chciało zamienić, a ich filmiki mają więcej niż 1 milion wyświetleń. Więc jeżeli można zrobić taki potężny skok w ciągu roku, będąc kilkoma kumplami z kamerką, bez większego przygotowania, ale raczej z pomysłem, z chęcią, z werwą i z pasją, to na bank. Za rok pojawi się ktoś inny i będziemy się podniecać i będziemy mówić, że what? Jak to jest możliwe, że nikt tego nie zrobił wcześniej? Przecież to było oczywiste, że... Nie, tak jest z Apple. Ale ktoś to zrobi. Tak jest z Apple. Jak Apple coś robi, to wtedy wypuszcza i wszyscy mówią, ale przecież tak to miało wyglądać od zawsze. Bo ja jeszcze nie powiedziałem, bo pierwszy program podcast powiedziałem, to był właśnie o Apple, więc Wodek jest do dzisiaj jeszcze tak troszkę. Super sprzęt. Dużo lepszy niż Android. A tak zupełnie szczerze. I nagle taki nóż. A jak taki pomidor, a ja sobie to kup. I ten pomidor tu. I wypłacicie za szkodę. A tak zupełnie na serio, to ja bym chciał, żeby ktoś zrobił jakiś program, może nawet my, który będzie turboniszowy, ale zainteresuje tym programem ludzi, którzy się tą tematyką nigdy w życiu nie interesowali. Na przykład taki bardzo znany, zresztą podejrzewam, że wam też, chociaż wy nikogo nigdy nie kojarzycie, Gary Vaynerchuk robił program o winach. No, zastanawiam się, kurde, kto z was oglądałby program o winach, gdyby Vaynerchuk nie prowadził tego tak, jak prowadził i nie byłoby to takie fajne, atrakcyjne, interaktywne, to w ogóle sposób, w jaki on mówi, tak przyciąga ludzi, więc wiesz, jakby trzeba zrobić coś, co jest turboniszowe i robisz to na tyle fajnie, że ludzie to oglądają i zaczynają się zarażać twoją niszą i to jest dopiero super. Mogę powiedzieć zajebiste, już odpowiedziałem, to już za późno. I dopiero wtedy reklamodawcy do ciebie schodzą, jak masz taki target, że wiesz, no jest bardzo precyzyjny. To jest bardzo wartościowe z punktu widzenia reklamodawcy. No właśnie, pomyślmy teraz o rzeczach, o tych, o których już mówiłem. Czyli najpopularniejsze obecnie kategorie to są pranki, komedia, gameplaye, kabaret w dużym skrócie. A pomyślcie o tych wszystkich kategoriach, które świetnie radzą sobie w telewizji, mają potężną widownię, a nie zostały przeniesione do internetu z nielicznymi wyjątkami. Jeżeli mamy pomyśleć na przykład o wywiadach w internecie, to nasuwa się jedno nazwisko: Jakubiak. Jeden. Jeżeli mamy kogoś związanego z nauką szeroko pojętą, nasuwa mi się Radosław Kotarski, bo jest bardzo popularny, na pewno ktoś jeszcze się... Jeszcze Sajfan. Jeszcze Sajfan, ale to jest dwóch. Nauka to jest tyle dziedzin, że po prostu to się zmieści w 50 gości, nie dwóch. Mamy komentarz polityczny,
coś, co jest mega popularne, coś, co wzbudza kontrowersje, wzbudza chęć do dyskusji, co w prasie, w telewizji, w radiu się świetnie sprzedaje, świetnie przewija, wszyscy chcą to oglądać. Nie ma w polskim, na polskim YouTubie programu z fajnym komentarzem politycznym, jest, który ludzie by oglądali i się ciekawili. Nie, Mariusz Max Kolonko się nie liczy. Dlaczego? Nie liczy się Mariusz Max Kolonko. Ale jest super. On jest w kategorii komedia i science fiction. A, fikcja. Rozumiem. To też nie było przygotowane. Tacy jesteśmy improwizacyjni. Ja się boję, że nasz samolot... Wiem, spadnie. Właśnie, boję się. Bo my jeszcze chcemy iść na go-karty później tam po drugiej stronie ulicy. Nie wiem, czy dotrzemy, jak nam nogi utną, jak wyjdziemy z tego. Ale pomyślcie o tych wszystkich kategoriach. I mówię serio, pomyślcie wy. Nie mówię o kimś, że mój kolega może się nadać, koleżanka. Pomyślcie wy, bo jeżeli tworzycie jakieś treści, piszecie, tworzycie gry, gotujecie, robicie make-upy, to już są akurat popularne, ale jest wiele, ale dziewczyny robią make-upy, tak czy inaczej. Ale ty jesteś taki motywacyjny. To staram się. Wiesz, pomyśl, ty, tak, mówię do ciebie, ty też możesz mieć program na YouTube. Przestań. Jesteś motywacyjny. Możesz mieć. Powinieneś mieć wykłady motywacyjne. Serio. Ale pomyślcie o tym, że naprawdę, jeszcze raz odwołam się do nas, my nie mamy żadnego przygotowania, znaczy nie mówię, że jesteśmy zajebiści. Ale ja mówię, że nie mamy żadnego przygotowania technicznego. Zaczęliśmy to po prostu robić. I tylko praktyka czyni, przestań. I tylko praktyka czyni jakieś efekty. Nie mogę mówić, kiedy jesteś takim Gorbaczowem. Dzisiaj? Nie dzisiaj. Ciężko się szuka na YouTube. Musimy kończyć, bo czas nam się kończy. Chciałem podsumować, jeszcze mamy jeden slajd na samym końcu. Nie jest łatwo znaleźć fajne rzeczy na YouTubie. Musicie sobie zdawać z tego sprawę, bo tak jest. I ja nie wiem, co z tym zrobić, ale YouTube ma coś takiego, że on promuje tylko te kanały, które już są popularne, albo te filmiki, które są trendujące. I dopiero wtedy ja to promuję jeszcze bardziej. I dopiero wtedy są jeszcze bardziej popularne. Więc to jest trochę takie błędne założenie, ale YouTube jakby na tym korzysta, no bo wtedy wie, co jest popularne i podpromowuje to, co będzie najbardziej. Ale ja bym chciał, żeby on promował takie wartościowe kanały, których jeszcze nie znalazłem, przesady, ale... Bez przesady. Nie, jakby wszystkie... Nie, masz rację, złe słowo. Wartościowe są wszystkie, natomiast takie może poważniejsze, może to jest dobre słowo, takie poważniejsze. W każdym razie, kończąc, chcielibyśmy podsumować, że false. Jakbyśmy napisali, że true, to byłoby zbyt oczywiste, nie? Bo tak przychodzicie na konferencję ludzi z YouTube'a, tak, oczywiście, że tak. Ale false nie, dlatego że no jakby jest tyle na nie od nas, odnośnie YouTube'a, tego, czego nie było kiedyś. To, o czym mówiliśmy. Tak, że my byśmy chcieli tu dać true, ale wolimy dać false. Ale nie ma co przeczyć faktom. I YouTube będzie się rozwijał, i YouTube będzie miał więcej programów, które będą oglądane. Ale to każdy wie. I tak samo jak najpopularniejszym tygodnikiem, dziennikiem w Polsce jest tabloid, tak samo najpopularniejszym produktem wideo na YouTubie też będzie coś, nie mówię, że tabloid, ale coś o podobnym jakby poziomie przyswajalności treści. To najpopularniejsze musi być w miarę proste, w miarę uniwersalne. Każdy język się nada, każdy zrozumie. To jest jasne. Ale pamiętajmy, że YouTube to też osoby, które mają mniejsze zasięgi niż ci giganci, co jest bardzo ciekawe. Mają dużo lepiej scaloną społeczność. Mają dużo bardziej spasowanych fanów, widzów. Mają ludzi, którzy dyskutują żywo. Jeżeli wejdziecie pod najpopularniejszy filmik jakiegoś popularnego bardzo twórcy, to tam będą komentarze bardzo takie uniwersalne, jakieś takie zupełnie losowe. Poczekaj. Mamy czas. Jesteśmy ostatni w ogóle, możemy posiedzieć. Czy masz tam zegarek? Nie, nie ma. A jeżeli wejdziemy na komentarze pod filmem mniejszego twórcy, który niedawno zaczął, ale już coś się dzieje z jego społecznością, to okazuje się, że ci ludzie faktycznie dyskutują, merytorycznie, wymieniają się jakimiś doświadczeniami. I to jest fajne. I to jest coś, czego już teraz nie spotyka się u ludzi, którzy robią to dłużej i są popularni. Zgadzam się. Na sam koniec chcielibyśmy wam polecić... No co, tak się mówi, nie? Zgadzam się, rozumiem, czy nie zgadzasz, no. Na sam koniec chcielibyśmy wam polecić naszą akcję charytatywną, która rusza 1 czerwca. Pod tym adresem jest jeszcze stara akcja, no ale tak jak mówię, 1 czerwca ruszamy, będzie turbo wypas, bo to jest nasza ostatnia akcja. Ja tylko powiem, o co chodzi, bo tutaj ludzie nie wiedzą. Proszę powiedz. Otóż, drodzy państwo, my robimy co roku na 1 czerwca akcję charytatywną trwającą miesiąc dla konkretnego domu dziecka, który jest w okolicach Krakowa, bo jesteśmy z Krakowa. I w tym roku też robimy taką akcję, to będzie nasza ostatnia akcja, ponieważ w tym roku kończy się Lekkostronniczy jako projekt. Więc tym bardziej bardzo was zachęcamy, żebyście zerknęli od 1 czerwca na tą stronę. Akcja będzie promowana piosenką, którą napisaliśmy, nagraliśmy, zaśpiewaliśmy, nakręciliśmy do niej teledysk.
To będziemy się starali nakręcać jakoś fajnie, żeby się rozeszło. Jeżeli możecie, jeżeli macie możliwość zretweetowania, zszerowania tej treści o akcji, albo nawet zasilenia konta Domu Dziecka, czy przesłania jakiejś fajnej rzeczy, to będzie nam bardzo, bardzo miło. No właśnie, chciałem powiedzieć, dokładnie nie to, to. Akcję robimy z Capsel.pl. Oni mają koszulki z nami, robimy. I jak kupicie koszulkę za 40 zł, to całe te 40 zł idzie na Dom Dziecka, więc to jest turbo fajne. Pozdro dla Capsel.pl. Marcin Majzer siedzi gdzieś tu, nie? Siedzi gdzieś tam, dobra. To jest wszystko, co mamy dla was przygotowane dzisiaj. Jeśli są pytania, łapa w górę, jak w szkole. O, jestem w czerwonej koszulce. Ha? To był playback. Tak? Jest małpa w czerwonym. To tylko nawiązując do tego, co powiedział Karol, to Raczkowski powiedział, że najsłabszym ogniwem od mediów jest jego odbiorca. A pytanie do też Karola, co się stało z podcastem 35? Dokładnie! Co się stało? Słucham. Ja... Nie miałem... Ty, Karol. Nie miałem czasu. Ale zupełnie szczerze mam taki w głowie tlący się plan, żeby znowu robić jakiś program o fotografii, może nazwę go 36 mm. Nie wiem, ale być może tak. To niech ci rośnie. Dziękuję. Niech ci rośnie, dobrze. Jeszcze pytania? Bo jak nie, to idziemy do Karskiego. Nie, idzie pan. Czy będziecie głosować na Karskiego? To jest dobre pytanie. Ale odpowiemy na nie, jak zejdziemy ze sceny. Bo wiecie, to jest agitacja, a my nie możemy tego robić. Chyba, że żartować. Jeszcze jest pytanie, tak? Panowie, bo Wodku, mówiłeś o tym, że chciałbyś, żeby były inne programy. Tak, kanały promowane na YouTubie. I mnie zastanawia, dlaczego jeszcze sami YouTuberzy się nawzajem nie wspierają. W sensie ja to widzę na przykład na płaszczyźnie kobiecych blogerek, że one bardzo siebie nawzajem polecają, tak? Czy występują w swoich filmach i tak dalej, tam razem. Ale w innych kanałach tego nie widzę i zastanawia mnie, dlaczego. Wiesz co, kurczę, nie znam tego... Przecież chłopacy tak radka promują, że hej. Może między chłopakami jest większa rywalizacja, wiesz, samce alfa. Właśnie chciałem powiedzieć, to jest właśnie dosyć proste, bo jeżeli mamy tych topowych youtuberów i w ogóle większość YouTube'a, chyba jednak polskiego, no nie ma parytetu, to są faceci. A faceci mają przerośnięte ego nieproporcjonalnie do wielkości wiadomo czego. I oni się po prostu nie wspierają z wielu powodów. No to jest rynek, o który walczymy wszyscy. Ja nie mówię, że ja nie wspieram kogoś. Wspieram. Wydaje mi się, że tak pokrótce chodzi o to, że albo ludziom na YouTubie nie podobają się inni twórcy, albo ich programy po prostu im się nie podobają. Więc jakby, wiesz, jakby im się podobał i program, i ten twórca, którego oglądają, to by robili coś razem. Jeśli tego nie ma, to nie ma tej chemii, więc naturalnie nie będą współpracować. My staramy się współpracować, jak możemy, z Radosławem Kotarskim. Ciężko, ale jest super chłopak i bardzo go polecamy. Więc no, jest ciężko, ale tak to robimy. Ale jeśli kobiety tak robią na swoich blogach, to bardzo dobrze i jakby chwała im za to. Pytania jeszcze? Słoneczka. Jaki będzie wasz następny projekt? Pole Kostroniczy. No, ustaliliśmy, że nic nie ustaliliśmy. Możemy powiedzieć na przykład coś takiego, że pójdziemy pracować do Google'a i będziemy zarządzać youtuberami. Nie mam pojęcia. Myślę, że zrobimy sobie przerwę po Lekostroniczym, żeby wrócić. Nie, no jakoś parę miesięcy. Parę miesięcy, lat. Jak nam się pieniądze skończą, to wtedy zaczniemy robić coś nowego. I po tygodniu. I wtedy coś wymyślimy. Coś po trzech dniach. No, czyli prawdopodobnie bardzo szybko wrócimy do nas. Czyś tam, tak. Tak jest. Ale nie mam żadnego pojęcia, mam jeszcze dużo czasu. No. Pytania? Nigdy nie myślimy jakby za bardzo do przodu. Ale tak. Tylko mówię. Dobra, tyle. Bądźcie pozdrowieni. A, jeszcze jedno. Super ten zespół, naprawdę. Bardzo mi się podobało, jak graliście. Zajebiste. Chłopaki, grajcie od razu. Widzicie, co ja robię? Jak ja nie pochwalę, to nikt nie pochwali. Wy tylko umiecie klaskać. Jak ja nie pochwalę, to nikt nie pochwali. Dziękujemy pięknie. Kłaniam się nisko.